Zarząd województwa przyjął takie stanowisko negocjacyjne. Przekazaliśmy ostateczne uwagi, które wnosimy do projektu kontraktu dla województwa lubuskiego. Są kwestie sporne, w których się nie chcemy zgodzić z Ministerstwem Funduszy, głównie dlatego, że uważamy, iż nasz punkt widzenia lepiej odzwierciedla interesy mieszkańców regionu, potrzeby naszego województwa, stwarza większe szanse na rozwój regionalny. No, mamy nadzieję, że te negocjacje doprowadzą w krótkim czasie do ostatecznych uzgodnień i że w najbliższym czasie podpiszemy ten kontrakt. Zaraz potem powinny zakończyć się negocjacje i ustalenia z Komisją Europejską i chcielibyśmy, by do końca roku wszystkie formalne kwestie były już za nami. Bo mamy rzeczywiście ogromne spóźnienie i ono nie jest wynikiem naszej zwłoki, naszych działań. Niestety te okoliczności wokół Polski, pieniędzy pomocowych i unijnych dla naszego kraju są skomplikowane, tak delikatnie mówiąc. Wszystko się ogromnie opóźniło. Nie wiemy, czy Polska dostanie pieniądze w ramach tego tak zwanego Krajowego Planu Odbudowy, ale wierzę, że pieniądze dla regionów będą wreszcie uruchomione i że najpóźniej na przełomie roku będziemy mogli informować o pierwszych konkursach, które będą mogły uzyskać wsparcie z funduszy unijnych dla województwa lubuskiego. Jakie mamy pomysły, to my wiemy od dawna i musimy być w pewnym sensie przygotowani na to, że pojawi się jakiś program, do którego trzeba będzie aplikować o środki, chcąc zrealizować nasze pomysły. Z drugiej strony problem jest bardziej złożony, bo na przykład pozwolenie na budowę, one mają krótki termin ważności, tam 3 lata, prawda? I w tym czasie czasami może się okazać, że nie pojawi się ani program, ani możliwość zorganizowania później w tym czasie na przykład przetargu i tak dalej. To są dosyć skomplikowane rzeczy. I prawda jest taka, że jeżeli mamy jakiś przygotowany projekt oceny dokumentacyjnej, a długo się czeka na ogłoszenie jakiegoś konkursu czy programu, do którego można aplikować, no to nam te dokumenty się dezaktualizują, a zwłaszcza kosztorysy. Jest to ryzyko duże, przy tym kiedy zakładaliśmy, że nowa perspektywa będzie uruchomiona już w 2022. Pierwsze nabory ruszą, a jak widzimy kończymy rok i jeszcze tych naborów nie ma ogłoszonych i nie wiadomo, czy będą one na pewno ogłaszane z początkiem 2023 roku, więc te obawy też są. No, staramy się im przeciwdziałać, bo przygotowujemy jakby wydłużenie naszych dokumentów, czyli jakieś drobne roboty, które możemy wykonać na tym etapie, które pozwolą i wpisy do książki budowy, które pozwolą, żeby te dokumenty były cały czas aktualne. Natomiast dezaktualizują się na pewno kosztorysy i te plany, które założyliśmy sobie finansowe na realizację tych projektów i na pewno to nie jest dla nas zadowalające.